Ponieważ wujek Xiao nieco się pospieszył i przyspieszył promocję na 11 listopada, to niejako już zgodnie z tradycją kolejny test biegówki z tej okazji. Tym razem luneta oparta o ten sam OM co testowane jakiś czas temu modele S6 i Guardian, a dzisiaj przedstawię Wam Redmi Torero o zmiennym powiększeniu od 1 do 6. Jak wypadnie w porównaniu do Victoptix i Ohunta? Moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam na test. Tubus o średnicy 30 mm wykonano z aluminium 6061T, którego powierzchnię zabezpieczono poprzez anodowanie. Dzięki temu powłoka jest naprawdę wytrzymała i pomimo przekładania pomiędzy montażami i używania w zróżnicowanych warunkach, nie widać na niej większych śladów użycia poza miejscami, w których stykała się z fabrycznymi montażami. Niestety, ale ich wewnętrzna obróbka nieco pozostawia do życzenia. Nadruki na wieżyczkach i oznaczenia na pierścieniach naniesiono bardzo wyraźnie i estetycznie, także nie ma problemu z ich odczytaniem. I jedyne czego brakuje, ale to już wręcz standard w lunetach z tej półki cenowej, to markera oznaczającego liczbę obrotów na wieżyczkach. Wieżyczki elewacji, nawiewu oraz regulacji natężenia podświetlenia posiadają specjalne karbowania, które umożliwiają łatwiejsze ich chwycenie i obsługiwanie również w rękawiczkach. Podobnie zresztą jest w przypadku pierścienia zmiany powiększenia, jak i pierścienia regulacji ostrości. Oczywiście wszystkie pierścienie się kręcą, wieżyczki klikają, a kapsle i pierścienie wyposażone zostały w komplet uszczelek. Jak widać, jakość wykonania, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jest po prostu dobra i obiecuje sporo, chociaż dołączone pierścienie są moim zdaniem typowo na sztukę. Spełniają swoje zadanie, ale docelowo raczej powinny zostać wymienione. Mimo to jakość wykonania oceniam na maksa i daję 5 na 5. Luneta wyposażona została w trzy wieżyczki, czyli wieżyczkę korekty elewacji i korekty nawiewu oraz wieżyczkę regulacji natężenia podświetlenia. Wieżyczka korekty elewacji klika słyszalnie i bardzo równo i chociaż wyczuwalny jest delikatny luz, to w żaden sposób nie wpływa na jej prawidłowe funkcjonowanie. Wieżyczka regulacji nawiewu nie ustępuje pracom poprzedniczce i również działa bardzo poprawnie. Obie wieżyczki wyposażono w funkcję taktycznej blokady i zero reset. Aby zresetować wieżyczkę, należy odkręcić kapsel dołączonym do zestawu kluczykiem. Zdjąć kapsel, wybrać pozycję 0 na podziałce i zgrać ją z markerem w postaci kropki, który jest na tubusie. Następnie wieżyczkę dokręcamy i gotowy. Wieżyczka regulacji natężenia podświetlenia zasilana jest baterią CR2032. Działa z lekkim oporem, ale precyzyjnie. Jedyne czego mi brakuje, to funkcji wyłączenia pomiędzy zakresami natężenia. Pierścień zmiany powiększenia działa płynnie, a powiększenie 3 razy układa się idealnie na środku. Ostatni mechanizm, czyli pierścień regulacji ostrości, posiada dość długi skok i blokuje się na końcu zakresu. Oczywiście siedzi sztywno, a regulacja jest bardzo płynna. Jak widzicie, wszystkie mechanizmy działają bardzo równo i płynnie, dlatego kolejny max i 5 na 5.
Luneta została wyposażona w soczewki pokryte wielowarstwową powłoką antyodblaskową. Średnica soczewki przedniej wynosi 24 mm, a okularu 36 mm. Ciekawie natomiast wygląda wytrawiona w soczewce i podświetlana w dwóch kolorach siatka BDC dla kalibru 5,56 NATO, która umieszczona jest w drugim planie. Poza markerami przydatnymi do strzelania do ruchomego celu, posiada również prostą siatkę umieszczoną na górze po prawej, która służy do estymacji odległości. Z moich pomiarów wynika, że jest ona wyskalowana pod leżącego człowieka trzymającego karabin w pozycji gotowej do strzelania. Wysokość tak około 50 cm. I tutaj zatrzymam się jeszcze na chwilę. Ponieważ z Victoptics S6 wyszedł drobny fuck-up z powiększeniem, bo okazało się, że jest 5 razy, a nie deklarowane 6 razy, co niestety dotarło do mnie dopiero po opublikowaniu materiału, tutaj oczywiście za to przepraszam, dlatego postanowiłem temat zbadać nieco dokładniej i tym razem wyszło mi, że powiększenie jest około 5,8 raza, czyli bardzo blisko, ale nie idealnie. Czy to znaczy, że jest ok? No nie do końca, bo pojawia się pytanie dotyczące markerów na siatce, które, jeżeli określone są dla pełnego powiększenia 6 razy, to mogą powodować błędy w obliczeniu. Natomiast jest to siatka BDC i jeżeli przystrzelamy ją w punkt, to nie będzie problemu, a do estymacji dystansu możemy posłużyć się górnym kwadratem. Kolejna sprawa to klik. MyFriend deklaruje 1/5 mila, czyli 2 cm na 100 metrach, ale jak się przyjrzeć opisom na stronie, to mówią one o kliku i 1/2 moa. Do tego wszelkie wartości, jeżeli w ogóle są podawane, to podawane są w moa, a nie w milach. To wszystko sprawiło, że musiałem się pochylić i nad tym tematem, no i wyszło mi, właściwie ciężko powiedzieć, ale jeżeli dobrze policzyłem liczbę klików i dobrze zmierzyłem odległość klikanego dystansu... Stąd! Panie, dotąd! To faktycznie wszystko jest w milach. Podświetlenie posiada dwa kolory, zielony oraz czerwony, a każdy z nich ma 5-stopniową skalę regulacji natężenia. Generalnie działa to całkiem nieźle, jednak kolor czerwony w dzień widoczny jest tak sobie, nawet na maksymalnym natężeniu. Zielony natomiast działa lepiej i jest znacznie bardziej kontrastowy, jednak w ostrym świetle jest równie bezużyteczny, co w sumie niepotrzebny. Natomiast w pomieszczeniach oba działają bardzo dobrze, a centralny okrąg z kropką świetnie sprawdza się przy szybkim strzelaniu na krótkim dystansie. Jakość optyki jest naprawdę bardzo dobra, właściwie w całym zakresie, a w trakcie zmiany powiększenia nie ma dryfu soczewki i punkt zostaje idealnie na środku. Cienie, które w tej chwili widzicie, to nie jest wina optyki, a ustawienia przystawki do aparatu. Tutaj znowu mamy lekką poświatę spowodowaną bocznym światłem. Dlatego to samo miejsce, ale nieco późniejszą porą. No i podobna sytuacja, ale na innym dystansie. Natomiast tutaj doskonale widać, że barwy oddawane są bez przekłamań, a obraz zaczyna nieco mydlić dopiero przy powiększeniu nieco ponad 5 razy, przy czym nadal jest w pełni użyteczny i nie powoduje problemu z celowaniem. Jakość obrazu jest naprawdę bardzo dobra, a strzelanie na dystansie 200 metrów, na większym po prostu ostatnio nie miałem okazji, nie nastręczały problemów z szybkim znalezieniem i ostrzelaniem celów rozłożonych po całej osi. Dodatkowo cele te nie były malowane, a wręcz zlewały się z tłem. Również nie było problemów z określeniem przestrzeli na tarczy na 50 metrach i na 75 metrach.
Siatka jest naprawdę bardzo fajna, ale niestety nie było okazji sprawdzić, czy markery balistyczne faktycznie pokrywają się z deklarowanymi na niej odległościami. No i w przeciwieństwie do niektórych chińskich lunet, deklarowane 6 razy jest bardzo bliskie prawdzie, dlatego ode mnie 4,5 na 5. iBox na minimalnym powiększeniu jest bardzo szeroki. Oczywiście nie jest to taki ewenement jak w przypadku modelu Scarlett, ale jest naprawdę szeroko z każdej strony. A jak wygląda to przy maksymalnym powiększeniu? Widać, że jest nieco ciaśniej, ale nadal jest bardzo dobrze, więc z pewnością nie musimy martwić się o nasz skład. iRelief? MyFriend deklaruje 10 cm, ale moim zdaniem jest więcej, przez co rozważyłbym zakup montażu z offsetem, zwłaszcza osobom niższym lub z krótkim zasięgiem ramion. U mnie montaż wylądował właściwie na końcu szyny, a ze względu na brak regulacji kolby Tofika musiałem kompensować odległości jeszcze większą protrakcją barków, tak aby karabinek nieco wypchnąć do przodu. Mimo to, dzięki obu parametrom, zarówno wejście w cel, jak i prowadzenie ognia, nawet w ruchu, nie nastręczają problemów. Nie ma również problemów ze strzelaniem z postaw wymuszonych lub na przyziemieniu oraz z kalibru, powodującego nieco większy odrzut. Coś więcej mogę dodać? Oba parametry są po prostu bardzo dobre, więc luneta bez problemu nadaje się do praktycznego i szybkiego strzelania. Może być również stosowana przez osoby początkujące, które nadal pracują nad swoim złożeniem. Dlatego ode mnie 5 na 5. Deklarowana przez producenta klasa wodoodporności to IPX6, czyli zalanie silnym strumieniem wody pod różnymi kątami. No i standardowo 2 razy po 90 sekund ze zmienną intensywnością pod różnym kątem. A na koniec bardzo intensywnie. Po kąpieli luneta trafiła od razu do zamrażarki na 24 godziny. A jak wyglądała po takim czasie? Pierścień regulacji powiększenia działa. Pierścień regulacji ostrości działa. Wieżyczka korekty elewacji działa. Wieżyczka korekty nawiewu działa. Wieżyczka regulacji natężenia podświetlenia również działa. A podświetlenie również działa. Jak widzicie, oba testy luneta przeszła bez najmniejszego problemu, także spokojnie można uznać, że parametry gwarantowane przez producenta zostały spełnione. Dlatego kolejne 5 na 5. Małe Torero jest od jakiegoś czasu moją podstawową biegówką i z wyjątkiem kilku sytuacji właściwie cały czas stoi na 2-2-3. Zalety? Optycznie jest to naprawdę dobra luneta i zaryzykuję stwierdzenie, że jest nawet nieco lepsza od Victoptix S6, którą jakiś czas temu widzieliście. Po pierwsze, prawie trzyma deklarowane 6 razy, czego o S6 powiedzieć nie można. Po drugie, ma lepszą siatkę, chociaż to akurat jest mocno subiektywne. Po trzecie, optycznie również jest nieco lepsza, zwłaszcza na maksymalnym powiększeniu. A do tego mamy sporo wybaczający, a jednocześnie ułatwiający strzelanie z wymuszonych postaw iBox i iRelief. Całkiem niezłe podświetlenie, chociaż to w S6 słoneczny dzień sprawdzi się moim zdaniem nieco lepiej. Do tego mamy jeszcze precyzyjne mechanizmy. Odporność? Luneta wytrzymuje spokojnie 2,2,3, a nawet znacznie mocniejszy kaliber. Do tego jest wodoodporna i spokojnie możemy z nią pracować w niskich temperaturach. Wady?
No, pierścienie montażowe są jakie są, ale za kilka złotych więcej możemy wybrać opcję z monoblokiem. Czy polecam? Zanim jednak odpowiem na to pytanie, kilka słów od mojego widza, do którego trafił Torero 1.6, ale z inną siatką i klikiem w MOA, do tego stał wyłącznie na małym topiku. I tutaj cytuję. Na 22LR działa elegancko, kropka czerwona w słoneczny dzień, na max poziomie trochę widoczna, a trochę niewidoczna, więc to podświetlenie takie sobie. Wieżyczki klikają wyraźnie i ładnie. Blokada wieżyczek jest i działa, choć potrzeba trochę siły, aby je wyciągnąć do kręcenia. Obraz wyraźny, ostry, nawet na max powiększeniu. Eye Relief przy powiększeniu 1.3 bardzo przyjemny, bardzo łatwo łapie się obrazek. Przy większych powiększeniach czasami trzeba pokombinować ze składem. Słuchajcie, luneta w promocjach na 11 listopada kosztuje mniej niż 500 zł i zaryzykuję stwierdzenie, że obecnie oferuje najwięcej z budżetowych Chińczyków. Więc jeżeli to niepełne 6 razy nie jest dla Was problemem, to tak, oczywiście polecam. No, także... Jebać bocinę, kurwa jest, kurwa syna. Tyle ode mnie na dziś, mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, cześć. Widziałeś? No kurwa, tak średnio bym powiedział.